Współpraca z Maciejem trwa już 4 lata, bo to 4 lata temu był debiut pierwszych dwóch miast Londyn i Paryż. Punktem wyjścia był moment, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że obie branże, i branża odzieżowa, i branża płytek ceramicznych, właściwie ich projektowanie, są bardzo bliskie siebie i bardzo podobne. I w naszej branży, i w branży odzieżowej, tak naprawdę głównym odbiorcą są panie, kobiety, dla których tworzy się i modę, i tworzy się płytki, bo one są tak naprawdę głównym decydentem przy wyborze łazienki. I to chyba był taki najważniejszy moment. Życia produktu i kolekcji trwa bardzo krótko, tak? Natomiast te kolekcje żyją cały czas, niezmiennie od 4 lat. Właśnie nie należy nawet wprowadzać żadnych zmian. Tutaj pokazujemy dwa nowe miasta, Berlin i Monako. Zostały odebrane bardzo dobrze. Szczególnie Berlin, który tak naprawdę jest podstawą do wystroju całego stoiska. Cały event kręci się wkoło Berlina. Zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że tak naprawdę targi nie są dla klientów miejscem, gdzie przyjeżdża się kupować płytki. Targi stały się dla nas bardziej miejscem i momentem, gdzie możemy spotkać się z klientami, porozmawiać, nawiązać lepsze kontakty, lepsze relacje, też poznać nowych ludzi, a poza tym wydaje nam się, że takie tradycyjne podejście do takiego stoiska z płytkami, gdzie są stędy gdzieś tam wkoło, wszystkie stoiska wyglądają tak samo, tak? Chcieliśmy się w ten sposób jakoś też wyróżnić. Stoisko jest zrobione w takim kontekście takiego klubu wyjętego gdzieś z Berlina. Klienci dobrze to oceniają. No i rynek, tak jak zawsze rynek to oceni, czy rzeczywiście mieliśmy rację, czy nie. Berlin dla mnie to jest wolność w ogóle myśleniu, wolność podejścia do czegokolwiek. To tam nie ma żadnych ograniczeń. A myślę, że właśnie jeszcze takiego spojrzenia na płytkę nikt jeszcze nie pokazał. Nie zależało mi na kontrowersji, tylko bardziej na pokazaniu czegoś, z czym mi się to miasto kojarzy. Myślę, że to jest spełnienie marzenia każdego projektanta. Zostać zaangażowany w taki duży projekt. Projekt, który tak naprawdę ustawił mnie w całkowicie innej pozycji w odróżnieniu do innych projektantów mody. Swoje kolekcje płytek ma Versace, ma Valentino i mam ja. No, mam nadzieję, że jeśli tylko rynek pozytywnie odbierze moje kolekcje, bardzo chętnie będę tworzył nowe kolekcje i już mam w głowie kilka nowych miast.